Proszę bardzo. Proszę pana. No, ja chciałem spytać, na jakich zasadach zostanie zakończona wojna na Ukrainie i kiedy? Nie wiem. Czy ma pan jakieś... Proszę pana, nie mam żadnych informacji. Natomiast wydaje mi się, że bardzo prawdopodobnym zakończeniem będzie zamrożenie konfliktu. Mamy trzy możliwości. Pierwsze, że Ukraina zwycięży. No, bo jest bardzo mało prawdopodobne, że Ukraina zwycięży. Jakby miała zwyciężyć, to już by zwyciężyła. Ale szef wywiadu ukraińskiego jeszcze bardziej optymistyczny, to znaczy taki wariant maksimum tam tego zwycięstwa ostatecznego przedstawiał, że zwycięstwo będzie polegało na tym, że europejska część Rosji zostanie zdemilitaryzowana. No, tego celu by się nie udało osiągnąć bez obsadzenia ukraińską załogą Kremla, to jasne. Ale co wtedy by było? To spójrzmy na to z naszego punktu widzenia. Jeśli by ukraińska załoga obsadziła Kreml, to by znaczyło, że Ukraina przejmuje wszystkie aktywa Federacji Rosyjskiej, łącznie z arsenałem jądrowym. To znaczy, że za naszą wschodnią granicą mamy potężne mocarstwo nuklearne, które ma wobec nas rozmaite pretensje. No, to czulibyśmy się nieswojo. No, ale proszę usiąść, to wystarczy, że ja stoję. Druga możliwość taka, że Ukraina przegra. To i też, no, jeśli by na przykład Putin okupował całe terytorium ukraińskie, tam w Kijowie jakieś, na to się też nie zanosi. Jak do tej pory się to nie udało, to na to się też nie zanosi. W związku z tym, najbardziej prawdopodobnym zakończeniem jest zamrożenie konfliktu, o którym mówiła już 2 lata temu ambasadoressa Stanów Zjednoczonych przy NATO. Na czym polega zamrożenie konfliktu? Na tym, że wszyscy zostają na tych miejscach, gdzie byli, tylko że już nie strzelają. No to teraz spójrzmy na to z naszego punktu widzenia. Mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją, że Ukraina utraciła ponad 20% terytorium. No nie mówiąc już o tych zabitych, tamtych, co im tam pourywało ręce, no, rozpiło brzuchy, no, w tych zniszczeniach tam z bliższach. Ukraina by ziała nienawiścią do Rosji. Bez żadnej zachęty z naszej strony. Ale nie byłaby w stanie wybić się na mocarstwo. Nie byłaby w stanie wybić się na mocarstwo. I zwłaszcza jakby jeszcze odcięto ją od wybrzeża Morza Czarnego, to już na pewno nie. Co więcej, przy pewnym zręcznym podejściu z naszej strony, sytuacja Ukrainy zależałaby od polskiej życzliwości, o którą jednak Ukraina musiałaby codziennie od nowa zabiegać. No to z tego punktu widzenia, to jest z naszego punktu widzenia, jest to rozwiązanie optymalne. I moim zdaniem coś takiego się szykuje. Dlaczego tak myślę? No ostatnio tutaj wzburzył tych wszystkich ukrainofilów papież Franciszek, kiedy powiedział, że Ukraina powinna zdobyć się na odwagę rozpoczęcia negocjacji. Moim zdaniem to jest całkiem rozsądna rada. Być może, że papież Franciszek, no, dzięki sieci informacyjnej, jaką Kościół katolicki przecież ma, może wiedzieć coś, czego my nie wiemy. No i radzi po dobremu. Zresztą nawiasem mówiąc, to jest bardzo ewangeliczna rada. Nie wiem, czy państwo pamiętacie taką przypowieść, bo sam Pan Jezus opowiada tę przypowieść w Ewangelii. Mówi, że jak jeden król wojuje z drugim królem, to co najpierw robi? Najpierw siada i oblicza, czy w 10 tysięcy żołnierzy może stawić czoło tamtemu, który idzie z 20 tysiącami.
I jeśli dochodzi do wniosku, że nie, to co robi? Pan Jezus mówi, wysyła poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko. Gdy tamten, bo jak już jest tutaj, to już za późno. No i to właśnie chciał, to moim zdaniem chciał powiedzieć papież Franciszek prezydentowi Zełenskiemu, który tam, no, jak felietonista się zachował, tam jakieś głupstwa zaczął wygadywać, a to całkiem rozsądna rada, bo im nie wiadomo, jak się sprawy potoczą. Być może, że coś się stanie, jakiś cud nad Dnieprem się stanie i Ukrainą wygra, ale bardzo możliwe, że się, jak do tej pory cudu nie było, to może już nie będzie. To może już nie będzie. Dlaczego? Proszę Państwa, to jest, ale proszę usiąść naprawdę, bo jak ja widzę, jak Pan stoi, to mi się serce kraje. Wystarczy, że ja stoję. Ja chciałem jeszcze zabrać. Dobrze, to Pan zapyta, to nie musi Pan tutaj trwać w gotowości. Otóż to jest taka filozoficzna, że tak powiem, ja nie lubię tego filozofia, to teraz w ogóle starożytności to filozofia jeszcze była syntezą całej ówczesnej wiedzy. Teraz jest to niemożliwe. W związku z tym filozofowie opowiadają nam o sobie, o swoich urojeniach i tak dalej. Ale no, rzućmy na to zasłonę na razie. Kiedyś mi jeden taki uczestnik spotkania zadał pytanie, skąd się zło bierze. No i ja mówię, no nie wiem, skąd się zło bierze, ale postarałem się to wydedukować. Otóż mówię, wszystko, co istnieje na świecie, zostało stworzone, tak przynajmniej mówi Biblia w Księdze tej Rodzaju. I to biblijny opis stworzenia świata, co nam mówi? Po każdym dniu stworzenia, jak refren taki się powtarza, i widział Bóg, że to, co stworzył, było dobre, a czasami nawet bardzo dobre. To jak wszystko było dobre, albo bardzo dobre, nic nie ma takiego, żeby nie było stworzone, to skąd zło się bierze? A no, stwarzając świat, który jest bardzo dobry, Pan Bóg stworzył też zasady, ustanowił też zasadę, która światem rządzi. Mianowicie zasadę przyczynowości, która głosi, że z określonych przyczyn muszą wystąpić określone skutki. Czy zasada przyczynowości jest dobra, czy niedobra? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, spróbujmy sobie tylko wyobrazić, że jej nie ma. Jak byśmy wtedy postrzegali świat? Nijak. Świat by się nam jawił jako chaotyczne kłębowisko, gdzie nie można na niczym zatrzymać oka, nawet na ułamek sekundy, bo to wszystko jest taki chaos. Nie moglibyśmy świata opisać, nie moglibyśmy go ogarnąć rozumem, który byłby nam chyba do niczego w tej sytuacji niepotrzebny. A tymczasem mamy rozum. Potrafimy opisywać świat, potrafimy go rozumieć coraz lepiej. A dlaczego? Ano dlatego, że jest zasada przyczynowości, to ona jest bardzo dobra. Ona jest bardzo dobra. A ona mówi, że z określonych przyczyn muszą wystąpić określone skutki. No to zło, tak zwane zło się, to są nic innego jak przyczyny, których albo już nie możemy dociec, bo one są tak odległe, że ten łańcuch przyczynowo-skutkowy zawodzi nas, albo nie chcemy im dociec, albo nie chcemy im dociec z jakichś niskich pobudek. I podam przykład. Kiedyś w młodości przeczytałem taką książkę, która zrobiła na mnie wielkie wrażenie, wywarła taki wpływ na mój światopogląd. To była książka takiego przyrodnika austriackiego, Konrada Lorenza. Tak pod tytułem Tak zwane zło. O agresji wewnątrzgatunkowej, która jest uważana potocznie za zło w postaci czystej. Agresja wewnątrzgatunkowa, nie międzygatunkowa, ale wewnątrzgatunkowa, za zło w postaci czystej. Tymczasem on tam dowodzi w tej książce, i to zrobiło na mnie wrażenie, że agresja wewnątrzgatunkowa
jest podstawą i że bez niej w ogóle nie byłoby uczuć wyższych, takich jak przyjaźń czy miłość. No i teraz pytanie, czy agresja wewnątrzgatunkowa, potocznie uważana za zło w postaci czystej, jest zła czy dobra? Skoro takie skutki za sobą pociąga jej istnienie. Okazuje się, że ta zasada przyczynowości jest bardzo dobra. Natomiast czasami bywa zawieszana. Wyjątkowo bywa zawieszana. Przyczyny są, a skutku nie ma. Albo jest, ale całkiem inny. Takie sytuacje nazywamy cudami. Ale to są wyjątkowe sytuacje, które tylko potwierdzają regułę, czyli zasadę przyczynowości. Bardzo dobra, bo gdyby nie było zasady przyczynowości jako reguły, to ludzie by robili głupstwa jednego za drugim. A tak to się powstrzymują, bo jak ktoś raz się sparzył na przykład na gorącym pieczu, to już drugi raz się nie sparzył. To jest właśnie, to mamy korzyści z zasady przyczynowości. Proszę bardzo, drugie pytanie. Ja sobie wezmę do ręki, proszę pana. Nie bijcie się panowie. Nie, bo nie mi pan będzie wyrywał, a ja niepotrzebnie, proszę pana. Mam zadać głos, to chcę skorzystać. Można? A ja myślę, że wojna na Ukrainie się zakończy wtedy, kiedy żołnierz rosyjski stanie na granicy polskiej i po drodze zniszczy faszyzm na Ukrainie, banderyzm, laboratoria z bronią chemiczną, biologiczną, przywróci normalność, prowadzi język rosyjski i kiedyś Ukraina była integralną częścią Związku Radzieckiego od 1945 roku do 80, do 2000, do 2013 roku. I wtedy dopiero nastąpi pokój, Europa będzie po prostu spokojna i wojna się zakończy. No rozumiem. Przyjmuję to do wiadomości, chociaż się z tym nie zgadzam. Chociażby z tego względu się nie zgadzam, że gdyby w ten sposób się miała ta wojna zakończyć, to by się zakończyła, a skoro nie może się zakończyć do tej pory, to znaczy, że takie zakończenie jest bardzo mało prawdopodobne. Ale właśnie wtedy się zakończy, kiedy właśnie żołnierz rosyjski będzie na granicy polskiej. A jak nie dojdzie do granicy polskiej? Dojdzie. Jak pan wie lepiej, to ja nie będę się spierał, bo ja nie tą wojnę wygrać. Proszę? Putin powiedział, że wojna to Rosja musi wygrać. Proszę pana, to, że Putin tak powiedział, to ja nawet zakładam, że on może tak myśleć, chociaż nie posądzam. Chociaż nie posądzam o to, że on tak myśli, bo uważam, że gdyby tak myślał, to by znaczyło, że jest oderwany od rzeczywistości. A ja uważam, że on nie jest oderwany od rzeczywistości. No zresztą nie przypominam sobie, żeby on coś takiego mówił. Zresztą powiadam, jeżeli w ciągu prawie 3 lat... Na Placu Czerwonym 9 maja... No to no jasne, że tak. To czego się nie mówi 9 maja na Placu Czerwonym? Wie pan, Hitlerowi jeszcze w 1945 roku się wydawało, że wygra wojnę, ale niestety mylił się. No więc takie rzeczy się zdarzają, że mężowie stanu się mylą. Ale Putin akurat moim zdaniem zachowuje poczucie rzeczywistości.